Poniedziałkowy poranek z suwalskiego lotniska do odległego Wrocławia wyleciał samolot z sercem przeznaczonym do transplantacji. Jak poinformował nas ratusz, tą samą drogą do naszego miasta dotarł wczoraj zespół transplantologów, który w nocy z niedzieli na poniedziałek zoperował dawcę tego niezwykle cennego narządu. Po jego pobraniu, ekipa specjalistów ruszyła w drugi koniec kraju, by tam. Ocalić życie biorcy. Lot odbył się niewielką awionetką, w szczególnej procedurze. Przewóz organów do przeszczepów jest skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym, angażującym bardzo wiele podmiotów. Ogromne znaczenie ma tu również czas, więc wszystko musi być dopięte naprawdę na ostatni guzik.